Panie ministrze, czy Zbigniew Ziobro powinien w formie stacjonarnej albo jakiejś innej, ale odpowiedzieć przed Komisją Śledczą 1 lipca w sprawie Pegasusa i Funduszu Sprawiedliwości, jak zarządzał jako minister? No, oczywiście koalicja 13 grudnia jest rządna krwi, rządna zemsty. Rządna zemsty. No, popatrzcie państwo, łóżek szpitalnych na będzie dorobek, nawet wyciągać. Cudzysłów, na dorobek komisji śledczych. Popatrzcie państwo na to. Zresztą Polacy też werdykt ogłosili w tej sprawie. Większość, znakomita większość Polaków uważa, że komisje śledcze niczego nie ustalają, że są igrzyskami po prostu. A więc próbują kolejną odsłonę igrzysk zorganizować, żeby przykryć sprawy braku chleba. Mówiliśmy o tym, dziura budżetowa Tuska, podwyżki od lipca, to wszystko ma być przykryte właśnie igrzyskami w postaci przesłuchań polityków, którzy rządzili Polską do grudnia 2023 roku. Pan prezes Obajtek w tygodniu przedwyborczym miał być sprowadzony na posiedzenie Komisji Śledczej przez policję. Niedużo brakowało. Dobrze, że sąd ten pomysł zablokował. A tuż po wyborach okazuje się, że nie jest już potrzebny, bo sprawozdanie jest napisane. To tylko pokazuje, jak funkcjonowała Komisja Śledcza i co z niej zrobili posłowie Platformy. Swoją trampolinę wyborczą do Parlamentu Europejskiego. Co do tego chyba państwo nie powinniście mieć nawet najmniejszych wątpliwości.